W tym roku nie ma za bardzo okazji, żeby wystawić duży basen. Jest troszkę mniejszy, tak żeby się córka mogła trochę popluskać. Ale nie chce mi się tego dmuchać, więc wymyśliłem, że zrobię co innego. Jako, że nie chce mi się tego dmuchać bezpośrednio moimi płucami, postanowiłem wykorzystać inne ustrojstwo do nadmuchania i Wam teraz pokażę co i jak. Dawno, dawno temu, czy jak to woli nie tak dawno temu, wymyśliłem taki oto patencik, że mam butlę do nurkowania. Stary polski pierwszy stopień obniżający ciśnienie. A na końcu przejściówka na pistolet. Zaraz zobaczycie, jak to działa. Jest to ciekawa opcja, jeżeli faktycznie macie jakąś butlę ze sprężonym powietrzem. I to się na przykład przydać może, jeżeli nie macie kompresora, albo po prostu tam, gdzie chcecie coś nadmuchać, nie ma dostępu do energii elektrycznej. Wtedy można się posłużyć powietrzem z butli. I tak też dzisiaj zrobimy. Tak oto wygląda. A buta to jest taka malutka po zainstalowaniu. Zobaczmy jeszcze, czy jest powietrze w butli. A, coś jest. O, jest powietrze, dobra. Można dmuchać. No ten basen wcale taki mały, kurde, nie jest. No ale widzieliście, dosłownie parę sekund i nadmuchane zostało. Nadmucham wstępnie pozostałe pierścienie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, basen został przeniesiony. Tu zostanie dodmuchany do końca. I napełniony wodą. Poziom wody, jak widać, do tej wysokości. No i tradycyjnie, żeby woda za szybko nie zagluniła, natleniacz basenowy, o którym mówiłem Wam rok temu. No i termometr, żeby wiedzieć, czy dzieciaka można wpuścić do wody. Trochę się dławi, bo słońca pełnego nie ma, ale wyjdzie pełne słońce i będzie pełna fontanna. No i takim oto sposobem można wykorzystać dowolną butlę ze sprężonym powietrzem jako przenośny kompresor. Tak jak pokazałem, wystarczy kupić na przykład na Allegro jakiś stary polski reduktor do przykręcenia, tak zwany pierwszy stopień. Na końcu węża zarobić przejściówkę na taką szybką złączkę, żeby podłączać urządzenia warsztatowe. Tak naprawdę możemy podłączyć dowolne urządzenie wymagające sprężonego powietrza, tak jak na warsztacie, czyli na przykład urządzenie do pompowania kół. Co tam jeszcze z takich rzeczy ciśnieniowych? Są te do odkręcania śrub w samochodach i tak dalej, i tak dalej. Jak widzieliście, to wymaga tylko sprężonego powietrza, więc jeżeli nie macie kompresora, a macie na przykład jakąś butlę nurkową,
Możecie sobie przystosować w ten sposób i wykorzystać to, co macie. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału, gdzie pokazuję różne do-it-yourselfy. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zapraszam serdecznie do subskrypcji. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące dzisiejszego zastosowania, to zostawcie w komentarzu pod filmikiem. Ja się będę z Wami żegnał tradycyjnie. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam, cześć!